ktoś to dobrze powiedział, że miłość rysuje się jako okrąg. Bardzo dobrze, bo można narysować miłość, można geometrycznie, popatrzcie się, mamy wszystkie możliwe figury geometryczne. Możemy zacząć od płaskiego, czemu nie, bo pamiętajcie, że miłość to też płaska rzecz, też może być. Tą miłość można sprowadzić nie tylko do geometrii, ale do takiej podstawy, czyli do płaskości w naszym przypadku. I w naszym przypadku miłość rysujemy jako okrąg, bardzo dobrze, a te wszystkie inne figury to też jest miłość, tylko powiedziałbyś, że ten promień podróżujący to najłatwiej ma na okręgu. Tu mamy łatwość, właśnie ekspresja. Najbardziej ekspresyjny kierunek czy linia światła to jest okrąg. W okręgu światło najbardziej dobrze się czuje. Dlaczego okrąg? No bo nie szuka niczego niż swój własny umysł, widzicie, więc to jest, ta nasza geometria to jest przetworzona przez procesor umysłu, tak jest, mózg, dobrze. Więc czasami widzicie w tych okolicach mózgowych, niektórzy z nas, jak znamy z historii, mieli takie okręgi, miłość po prostu, nazywaliśmy ich świętymi, tutaj widzicie, rysowaliśmy im takie kółka wokół głowy, czyli nie szukaliśmy niczego niż swój własny umysł, więc ich umysły były święte, tak zwane. Nie, oni byli po prostu bardziej w miłości niż reszta. O, oni wyglądali trochę inaczej, zachowywali się inaczej, odważniejsi byli, tacy, wiecie, wyróżnili się na tyle, że potem my im teraz bijemy pokłony za to, widzicie, że oni tutaj pokazali nam chyba coś więcej. Tak, warto było ich zapamiętać, uwiecznić, czy coś tam, coś tam. I teraz popatrzcie się, że tutaj nad tymi głowami nasi malarze rysowali takie różne kształty. Ogólnie wszyscy mieli okręgi, jak zobaczcie sobie po tych obrazkach, to macie taki okrąg, pierścień. Chyba, że to był Jezus, to Jezus miał troszeczkę bardziej wzbogacony, to jest kreacja, no nie? I teraz tak, pamiętacie, że ja wam kiedyś prezentowałem taki szablon, instrukcję, jak rozumieć ekspansję i skurcz, bo pamiętaj, że ty właśnie, w tej fizyce możesz być na dwa sposoby, bo jesteś biegunowy, więc możesz być albo w ekspresji, albo w skurczu. Możesz być albo pozytywny, albo negatywny, albo pozytywnie synchronicznie wzmocniony, albo negatywnie synchronicznie wzmocniony. Więc w każdym momencie, każdego dnia i zawsze możesz być na dwa sposoby. Popatrz, widzisz, jakie to łatwe. No właśnie, a jak sobie przejdziemy do tych kółek, to zobacz, że te kółka to mają takie pierścienie, bo cały ten model czy schemat to nie wymyślił człowiek, tak jak myślicie, że on tak siedział, zbadał umysł człowieka i mówi: słuchajcie, to ja już wiem, jak wygląda pozytywność, teraz wam tutaj narysuję miłość od strony miłości i od strony negatywności, proszę bardzo. I on to zrozumiał, tak, i mówię, teraz wam to narysuję i teraz będę nauczał tego ludzi. Nie, to tak nie było, od razu wam mówię, to było troszeczkę inaczej, ten rysunek do nas przyszedł, można powiedzieć, w pewnym sensie z przyszłości. W pewnym sensie i na pewno z teraźniejszości, tak, a w teraźniejszości pamiętajcie, najwięcej się dzieje, więc można sobie nawet zrobić coś takiego, że w teraźniejszości, pamiętaj, możesz rozmawiać z kim tylko chcesz, z każdego, jak można powiedzieć, wymiaru, więc ten przekaz był z czwartego wymiaru, trafił do nas, czyli na przełom trzeciego i czwartego wymiaru. Tak do takiej epoki, gdzie już będziemy potrafili to zrozumieć. Więc ten nauczyciel ludzkości poprzez channeling tak potrafił nauczyć tego człowieka, że ten człowiek mówi, dobra, to ja odtworzę i to włączę do mojego programu właśnie. I tym człowiekiem, który nam to dał, to nazywa się Daryl Anka, tak, a on channeluje tak zwanego Bashara z rasy Sasani i właśnie ja też czerpię z tego wiedzę, bo widzicie, a jakże, no nie jak nauczyciel ludzkości, to mówię, czemu nie? Nie byłoby tych materiałów, tych definicji, tych innych rzeczy od nauczyciela ludzkości. Także ja wam tutaj naprawdę w porządku materiały robię i wam tutaj daję dobre instrukcje. Właśnie, ja mam takie przemyślane tego jego nauki. Widzicie, po latach tych nauk stwierdziłem, że to działa. Owszem, jak najbardziej. Podoba mi się to bardzo i czuję się bardziej, widzicie, o, jaki? No właśnie, w ekspresji. Tak właśnie, ekspresyjnie teraz nagrywam, że tutaj mamy jakby takie trzy pierścienie.
Dostaliśmy to w prezencie i teraz mówią, dobra, wy byście sami do tego nie doszli. Znaczy, doszlibyście, tak, ale dopiero ho, 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 nie wiadomo kiedy. A tutaj chodzi o to, że pozytywność się zbliża, a wyście tego jeszcze ludziska nie opanowali. A w pozytywności to też musisz wiedzieć takie rzeczy, no nie? Więc tutaj widzicie, zostaliśmy przygotowani do tej pozytywności, więc to nie było tak, jak w innych epokach, w innych czasach. Tutaj się pojawił, znaczy Jezus się pojawił w tej jednej epoce, który tutaj przyspieszył, widzicie, bo jakby Jezusa nie było, to pomyślcie sobie w ogóle, ho, ho, ho. To teraz się pojawia, widzicie, w wodniku kolejny nauczyciel, daje nam taki schemat, widzicie, i ten schemat można sobie odkodować. Jeszcze raz wam powiem, że możesz być albo tu, albo tu, albo tym, więc sobie wyobraź taki scenariusz, że masz takie urządzenie przyszłości, które ci wykazuje, kiedy jesteś w ekspansji, a kiedy jesteś w skurczu, więc miałbyś sobie taki ekranik przed sobą i jakbyś się zachowywał, co byś nie robił, no ten ekranik by ci mrugał, no nie? Albo by ci mrugnął ekspresją, albo skurczem. Tutaj miałbyś wybór, widzisz, bo jakbyś chciał być jak najbardziej w ekspresji, bo się opłaca, bo to jest jedyny słuszny kierunek, żeby transformować ten skurcz, no to jakby ci lampka tutaj wykazała, że jesteś w skurczu, to mógłby się szybciej złapać, widzicie, o to chodzi, no nie? Byś się złapał na tym, mówisz, nie wiem, no mi się wydawało, że ja byłem pozytywny, ale lampka tutaj wskazuje, że jestem w skurczu, to jak to? A, to jestem w nawyku, dobra, no, bo jak jestem w nawyku, to nie wiem, czym jest nawyk, więc ja się wcale nie dziwię, że mi lampka pokazała skurcz, bo się wcale mogę nie orientować, bo to przychodzi właśnie z tak zwanej podświadomości, właśnie, czy nieuświadomionej części, więc ta lampka by świeciła ci w nieuświadomiony tobie sposób też. No nie, sami byś wiedział, że o, tak, jestem pozytywny, a teraz sobie popatrzę na lampkę i faktycznie lampka potwierdza. No, a sami byś mówił, że jak mówię, no jesteś pozytywny, no nie, a lampka cały czas uparcie, że nie. A ty mówisz, dalej jestem pozytywny, a lampka jeszcze ci wzmacnia ci ten kolor, aż bije w oczy, a ty mówisz, nie, ale jestem pozytywny. Właśnie, fajnie mieć takie urządzenie. Więc co, ja wam mogę to omówić. Chcecie wam to omówić, czy chcecie sami sobie dojść do tego, o co w tym wszystkim chodzi, to może ja wam w wielkim skrócie powiem, no, taki skrót może, nie? A potem sobie resztę zrobicie, bo o to chodzi, żebyście też sami to rozpoznali, żebyście mieli łatwość w tym, widzicie. Tak, więc widzisz, jak jesteś w tej miłości, to jesteś w pozytywnym przekonaniu. Cały czas masz pozytywne przekonania, pozytywne, 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 bardzo dobrze. I teraz tak, co możesz sobie obserwować w tym pozytywnym przekonaniu? No, że nachodzisz sobie cały czas taki pozytywny, czyli masz wolność, tak? Właśnie, tutaj nie ma o czym gadać, no nie? I w tej wolności masz wybór, więc to, co wybierasz, to dalej jest wolne, no nie? Dalej jesteś wolny. Wybierasz, dalej jesteś wolny. Dobra, nawet jeżeli jesteś w negatywnym skurczu, to też masz wybór właśnie i jak patrzysz, że jesteś w negatywnym skurczu, to mówisz teraz, dobra, teraz mam wybór na stronę ekspansję, czyli wystarczy co, zainspirować się trochę, porozmyślać sobie być tej ekspansji właśnie i dalej jestem wolny, no nie, czyli że tak powiem, można sobie przerzucić się bardzo szybciutko ze skurczu w ekspansję, bo w ekspansji tutaj są te, tak ułożone to jest, widzisz, dali nam, że ty jesteś w środku i masz te dwa, widzicie, i tak naprawdę w tej miłości, jakbyś miał takiego człowieka i on by ci tak zaświecił właśnie taką aureolą, nasi święci to mieli, że tak powiem, tylko tą zewnętrzną część narysowaną, widzicie? Więc oni byli w pewnym sensie mniej niż Jezus, tacy mniej kompletni, bo Jezus świecił inaczej. Najczęściej ci nasi święci to oni świętymi zostali, bo oni zwyczajnie umarli męczeńską śmiercią. Chyba nie ma jednego świętego, oprócz naszego papieża, który umarł naturalnie. Reszta święci wszyscy, słuchajcie, poumierali nam w przeróżny, przedwczesny sposób. Najczęściej umierali od systemu, a chyba jeden nawet ze smokiem walczył, słuchajcie, ludziom się to spodobało i mówią, dobra, teraz się tego naucza i ludzie mówią, dobra. Gdzie takie rzeczy? No nie, czyli w pewnym sensie ten święty ich przekonywał. Tak ich przekonał, że walczył ze smokiem. Ludzie, da się w pozytywności, że ludzie mówią, dobra, to my to opiszemy, fajnie, fajnie, spodobała nam się historia, to się wydarzyło naprawdę, no i słuchajcie, w roku 2023 to się wydarzyło naprawdę. No tak, że jak zapytacie księdza o tego świętego, co walczył ze smokiem, to wam powie, że walczył ze smokiem. No to jak się go zapytacie, o co chodzi z tym smokiem, tutaj byście mogli sobie obserwować księdza w pozytywnym, synchronicznym wzmocnieniu. Och, och,
O smoka pytasz? Dobra, to już ci opowiem, słuchaj, znam to wszystko, to była taka prawda, że zaraz popatrz, opowiem ci to jeszcze raz, no nie, i teraz posłuchaj, to tak by wyglądało, albo że spotykacie z księdza, który tak głośni prawdę i on wtedy wejdzie w negatywne synchroniczności i powie, panie, już nie mam czasu dla pana, a w ogóle, że pana, nie wiem, o co panu chodzi, no nie, ja to nie dyskutujemy, to tam, siam, to, wam, to, albo będzie jakoś dziwnie uzasadniał. W pewnym sensie, jeżeli tutaj spotykacie, że taki głosiciel prawdy mówi nieprawdę, to on będzie miał tendencję do odrzucania. Odrzucania i przeprojektuje to na ciebie i powie, że ty mu zabierasz czas, ty mu przeszkadzasz, ty bluźnisz i to jest właściwie jego paranoja tego księdza. Właściwie ja też mówię chyba o urzędnikach i o każdym, kto jest w skurczu. Tak. I on to se zracjonalizuje i se uzasadni. Widzicie? A pozytywna strona tego nie musi. Nie musi, bo nie korzysta ze wzmocnień negatywnych. Przy wzmocnieniach korzystywnych to na bank. To jest zasada, widzicie? Że automatycznie, jeżeli ktoś zaczyna uzasadniać i racjonalizować, to znaczy, że on posługuje się w tym wszystkim nie swoimi prawdami, bo ekspansja czy wybór nie potrzebuje tego. Zobaczcie się, przyjrzyjcie sobie na przykład moim materiałem. Ja tutaj, jak pamiętam, chyba tak, no, to ani razu wam nie uzasadniałem, nie racjonalizowałem, nie odrzucałem, o właśnie, nie projektowałem. W pewnym sensie paranoja mi jest obca, tak. No co? No mam wybór, wolność, ekspresję. Więc widzicie, wzmacniam siebie pozytywnie, chociaż przebywam, słuchajcie, w takim środowisku, można powiedzieć, toksycznym, negatywności. No właśnie, więc tak naprawdę ja poruszam się no, w takim tempie, na ile pozwalam sobie poruszać się w tej negatywności bez używania przemocy, bez używania siły. No nie, więc jak ja spotykam siłą, no to sami rozumiecie, co może mnie spotkać. Nie? A jak użyję siły, przemocy i będę ich oskarżał, i cię uzasadniał, racjonalizował, odrzucał, tak, to sam bym był w skurczu, więc ja już wiem, co to jest, mam już opanowany, że tak powiem, ten schemat, ciągle wam o nim opowiadam, powtarzam te słowa cały czas, wiecie, do więcej słów nie potrzeba wymieniać, tylko wystarczy te, bo tutaj też pamiętajcie, że jak jesteś w ekspresji, to jesteś kulą, ty jesteś w środku w tej kuli, więc do każdego momentu masz równo, czyli właściwie gdzie byś się nie udał, to zawsze masz to samo, popatrz. Zawsze masz to samo, no nie? Czyli tak jak na tym schemacie okrągłym, a tutaj sam widzisz, że taki urzędnik może się udać teraz w różne miejsca, no nie? Może cię od razu odrzucić, teraz będę odrzucał pana, no nie? Cały czas odrzucał. Czyli do niego mówisz, a on ci mówi, proszę wyjść. Ale proszę pana, bo ja chciałem w tym, proszę wyjść. Widzicie, to jest już skurcz, no nie? Bo w pewnym momencie tutaj wejdą ochroniarze na przykład, jak taki sędzia to robi. Macie gwarantowane, że jest skurcz, czyli jest teraz negatywny, no bo to jest paranoja, widzicie, zaprosić kogoś na rozmowę, poruszać tematy, a potem nie odpowiadać i proszę wyjść. To Marek Czuń nagrał paranoika, a to już był rekord paranoi, jaką widziałem w materiałach filmowych. O. Tutaj też, widzicie, taki człowiek może od razu uzasadniać, żeby się tłumaczył taki. Będzie wskazywał, że to oni, wszystko przez nich, słuchajcie, nie damy sobie rady, bo to wszystko przez nich, wszystko paranoja to jest, projekcja na nich, wszystko przez niego, tak, to on mi to zrobił, on mnie obraził, to przez niego źle się czuję, to jest właśnie projekcja na kogoś, on, czyli to jest paranoja tego człowieka, bo człowiek w pozytywnym świecie to powie, sam sobie to robię, to co wysyłam, to odbieram, jak się czuję, to jest mój wybór, jak się dobrze czuję, a paranoik powie, to nie jest mój wybór, jak się dobrze czuję, to ja przez ciebie tak choruję, to przez ciebie tak się źle czuję. No to sami rozumiecie, czym jest paranoja. Rozumiecie już, czym jest paranoja? No właśnie, odwrotnością dobrzego czucia się, no nie? Tyle. Jeden się dobrze czuje, a drugi widzicie jest paranoik, więc pamiętajcie, ci, co się niedobrze czują i źle się czują, te wszystkie rzeczy takie, co robią, to macie tego pełno ten świat, widzicie, to jest tak zwany świat paranoików i oni tak ze sobą chodzą i rozmawiają i się w ogóle nie orientują, widzicie, że są paranoikami, dlatego, że są w nawyku, bardzo dobrze, no jak wyjdą z nawyku, bo ja już wyszedłem z nawyku, to już mogę ich rozpoznawać, a wszyscy inni są w nawyku, to po prostu są razem z nimi w nawyku, no to się nie rozpoznajecie i tyle, no dlatego ja was tutaj, widzicie, przydam tą ziemię, spotkać się w pewnym sensie z kosmitą, żeby on mi to wyjaśnił, o co chodzi tutaj, dał dobre instrukcje, jak tu się poruszać po tej ziemi na etapie transformacji. Mówię, no, tak, mówi tutaj, lekko ci nie będzie, Rafał, lekko ci nie będzie. Ja mówię, spoko, będzie mi lekko. Dobra, no i okazuje się, że wiecie, mam lekko. No w pewnym sensie
Jestem w tej negatywności, dobra, i w tej negatywności mogłem mieć albo takie życie, wiecie, że sobie tam willę jakieś wymyślać, iść w coś tam, no nie, a ja mówię, dobra, to ja jestem w tej negatywności, to ja bym się chciał spotkać z tą negatywnością, to gdzie jest ta najfajniejsza negatywność? No najfajniejsza negatywność to są urzędy, słuchajcie, i sądy, no nie, sądy to jest taka ostateczna negatywność, no bo on tutaj ten wszystko taki, widzicie, najmądrzejszy, no nie, a reszta tego słucha. Co napisane, to oni zrobią, reszta zrobi, więc jak ja będę gadał z tymi innymi, no to oni powiedzą mi, że tutaj przeprojektują to, widzicie, na sędziego i powiedział, że on nic nie może, bo to sędzia napisał, on to musi wykonać, więc odrzucam pana, panie Rafale, za pana treści, wszystkie inne rzeczy, ja mam pismo, proszę bardzo, uzasadniam pana pismem, a pismo jest zracjonalizowane, a w nagrodę, no to ja chcę się dobrze poczuć, czyli koniec rozmowy i na przykład co, no i mogą mnie na przykład rzucić teraz na glebę, widzicie, i to jest paranoja, tak zwana, widzicie, przeprojektowanie wszystko na mnie, przestań pan gadać, bo panu zaraz coś tam się stanie, no nie, i widzicie, paranoja, czyli macie brak wyboru, czyli taki paranoik, to on nie dokonuje wyborów innych, po prostu on ma napisane i tyle, i to go obowiązuje, takie ma uzasadnienie, i każdy policjant, który wam powie, że przepis jest ważniejszy i to ten, to jest właśnie paranoik, i tutaj naprawdę wszyscy sędziowie, którzy mówią, że przepis jest najwyższy, to są paranoicy. I każdy, który tak uważa, to są paranoicy, bo narzędzie niczego nie robi. To on robi, ty robisz raczej. Ty to robisz, widzisz, a nie narzędzie. No nie? I jak ty już to wiesz, no to już nie będziesz posługiwał narzędziem. Że narzędzie stawiano na pierwsze miejsce, taka moja praca, używać narzędzi i powiedzieć, że są najważniejsze, a ja to tylko takie korzystam, tylko ja nie robię tego. Nie, nie, sędzia powie. Sędzia powie, że on tego nie robi, tak do ciebie nic nie ma. Taka praca, ale do ciebie nic nie ma. No i dlatego oni czerpią wysokie nagrody, tak, że zobaczcie, że w skurczu, za pracę w skurczu wymaga się nagród, czyli wysokie zarobki, można powiedzieć, to się automatycznie ustali, umysł to samo to zrobi, widzicie, więc człowiek w skurczu będzie bardzo wysoko nagradzany. On będzie chciał jeszcze więcej. Podwyżki mi dajcie. No nie, ile pan zarabia? 100 tysięcy. Proszę pana, ja tutaj dawno podwyżki nie miałem. Także to jest też idea nagrody, że oni, tacy ludzie, paranoicy będą chcieli ciągle więcej, 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 za mało, za mało, za mało, za mało, widzicie, oni to wszystko mają zracjonalizowane, uzasadnione, odrzucają wszystko inne, tylko pieniądze, widzicie, i taka projekcja na ludzi, na przykład na te wszystkie zewnętrzne rzeczy, bo to jest projekcja na zewnętrzne rzeczy i wyłapywanie, szukanie mocy w tych rzeczach, wartości na przykład w tych rzeczach, wartość, wartość, za którą można coś sobie kupić, o, wzmocnić jeszcze bardziej ten skurcz, tak jest. Jeszcze większą nagrodę, za wspaniałą pracę jeszcze większą nagrodę. Gdzie to jest paranoja? To jest paranoja, no nie? Ekspansja to, widzicie, chodzi wolna. Czy ma, czy nie ma, to i tak ma. Zawsze jest obfita, zawsze jest szczęśliwa, zawsze jest jej życie spełnienie jej marzeń i tak sobie chodzi w tej synchroniczności pozytywnych wzmocnień i tak. O to chodzi, że jak wy też będziecie podobni do mnie, do tych pozytywnych, no to przecież, no przecież nie będziemy się oskarżać, o co? No jak ja jestem pozytywny, wy pozytywni, to nawet takich myśli nie mamy, żeby kogoś oskarżać, widzicie? Dlatego ja mówię, dla wszystkich lubię, tak, to jest najpierw podstawa, wszystkich lubić, tak, bez względu na to, co ci robią, to i tak go lub, powiem ci, bo to już automatycznie przebaczasz im, tak, czyli właśnie nie używasz słowa przebaczenia, bo masz wszystko przebaczone, nie oskarżasz się, nie obwiniasz siebie. No właśnie, i to jest też to, że też tak Jezus to miał, ci też święci też tak mieli, podobnie mieli. Na różnym stopniu, ale mieli. Tak jest. To co, wystarczy już, no nie? Zrozumcie ten szablon, tą polaryzację, zrozumcie, bo to jest, widzicie, reprezentacja tylko papierowa, a zobacz, że to można podnieść do geometrii, też podnieść więcej i więcej, bo to jest tylko taki poziom zrozumienia na płasko, a ty jesteś fizyczny, widzisz, to jeszcze jesteś energetyczny, więc to wszystko w pewnym sensie można zamienić na ruch światła, który u podstawy da ci pewien wzór. Można, że tak powiem, wyciągnąć to w przestrzeń i zobaczyć to, położyć sobie na ręce jako takie 3D. No to sobie możesz wyobrazić, jakbyś to wyciągnął, jaki wzór byś otrzymał. No nie, można by zobaczyć, w co się przetapiasz. Tak jest, no nie.
Też można by zobaczyć, na jakim etapie jesteś pomiędzy tym a tym. Widzisz, jesteś teraz bliżej tej ekspansji, a nie skurczu. Bo to jest też, widzicie, mechanizm świata. Starego świata i nowego świata. Stary świat to by wyglądał właśnie taki skurcz. Sami zobaczcie, że to było jedno wielkie uzasadnienie, odrzucenie, projekcja, paranoja, no nie, i te wszystkie rzeczy. To takie jedno wielkie, a w tej ekspansji to byli nieliczni. A ci, którzy się wybijali ponad resztę, to jak mówię wam, byli święci, tak zwani, co mieli te takie aureole, no i też widzicie pierwszy Jezus, no niektórzy popchnął dalej, a teraz nie doczytaliśmy, nie douczyliśmy się po Jezusie i teraz musieli przyjść kosmici, widzicie, bo już mówią dość tego ludziska, bierzcie się do roboty naprawdę, bo się opłaca, no opłaca się, bo nie macie innego wyboru, po prostu przekroczyliście próg negatywności, gratuluję, pamiętajcie, że skoro żyjecie, to chcecie dalej, tak, no właśnie. To jako dusza to wiedzieliście, że jesteście na progu i wiecie, że będziecie żyć po. No to jak już to wiecie, to wystarczy, słuchajcie, zostawić tą negatywność i już myśleć jak człowiek pozytywnie zorientowany. Bo już tak ci zostanie. Warto być pozytywnie zorientowanym, bo ci tak zostanie. O, właśnie. I tutaj nie będziesz musiał, wiecie, być skurczony. Ja to chodzi. Tak. Czy to ma sens dla was? Tak. A czy to wam w ogóle pomaga? Tak, jasne, że pomaga, pamiętajcie. Pewnie, że pomaga. Ja nie robię rzeczy bez sensu, pamiętajcie. Tak.